Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam was wszystkich w niedzielę. Tak jak co drugi tydzień. Dziś totalnie na spontanie, w biegu, na szybko. Poczekamy chwilkę, aż się wszyscy podłączą. Zbliża nam się tłusty czwartek, więc dziś live z okazji zbliżającego się tłustego czwartku. Widziałam, że już i wy testujecie bardzo dużo pączków, faworków, różności. Ostatnio weszła też nowa kolekcja na Cookidoo. Dużo, bardzo, bardzo fajna, bardzo mi się podobała. Poczekamy jeszcze chwilkę. Cześć, Beatko. Cześć, cześć. U ciebie pewnie będzie szaleństwo na tłusty czwartek. Jestem tego pewna. Cześć, Martynko. Cześć. Cieszę się, że jesteście, że dołączyłyście. Ja dzisiaj totalnie w biegu, naprawdę. Robię live'a. Po live'ie od razu mam prezentację. Na szybciutko. Cześć, 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 cześć. Witam Instagram, Facebook. Cieszę się, że już podłączacie się pomalutku. Dziś, kochani, live będzie szybki. Nie będę was trzymała, tak jak zwykle, 2 godziny. O, połączamy się. Będą faworki róże. Proszono mnie o to, więc stwierdziłam, że pokażę wam na żywo, jak je prosto zrobić. Będzie kawa. Kawę będę chciała wam pokazać, mielenie kawy z pienianie mleka, troszeczkę w inny sposób i jak sobie łatwo zrobić właśnie takie ładne ekspresowe cappuccino. Co tutaj jeszcze? Pokażę wam ściąganie przepisów, opowiem wam o ściąganiu przepisów z przepisowni właśnie na mieleniu kawy. Cześć, Paulinko. Cześć, kochani. Na dzień dobry, kochani. Bardzo was proszę o udostępnianie mojego live'a. Jest to dla mnie bardzo ważne, więc kto się włączył, bardzo będę prosiła o udostępnienie. Dajcie znać, proszę, czy udało wam się udostępnić. I zaczynam. Czy ktoś z was robił już jakieś pączki, faworki na tłusty czwartek? Tak, testował sobie faworki róże w zeszłym roku? Witam, witam, witam. Udostępnione, Martynko. Dziękuję, dziękuję, Beatko. Niezastąpione jesteście zawsze, mi udostępniacie wszystko. Dzięki śliczne za to. Ok, zaczynamy sobie, lecimy z faworkami. Bardzo dużo ostatnio ich, naprawdę mega dużo doszło różności. I tam jakieś rosyjskie i brytyjskie, zapewne widziałyście, kto ma Thermomix, widział. O, i zobaczcie tutaj, tak wyglądają faworki róże. Przepięknie podać coś takiego, prawda, na stół. I tak, mamy rozpocznij gotowanie. Do naczynia miksującego wsypać 230 g mąki pszennej. Dla wszystkich nowych osób, bo widzę, że sporo osób podłączyło się tu na Instagramie. Kochani, jestem przedstawicielem firmy Forwerk. Prezentuję wam Thermomix TM6. Zapraszam was serdecznie na prezentację. Jeśli macie ochotę, odzywajcie się do mnie w prywatnych wiadomościach. Wrócę do wiadomości z Instagrama, bo widzę, że piszecie coś tutaj do mnie, ale ucieka mi to, więc za chwilę przeczytam. Podejdę i przesunę sobie. 230. Pochwalcie się, co tam dziś u was.
Jak pogoda? U mnie dziś się wszystko uspokoiło, jest naprawdę miło, cicho, ale wyrwało nam, tu mam las, wyrwało drzewo, po prostu coś okropnego było wczoraj, naprawdę. 4 żółtka mamy, ciach. Dalej 20 gram masła. Beatko, co dziś robisz dobrego? Daj znać, bo na pewno u ciebie coś dzisiaj będzie. Już jest zapewne. O, troszkę za dużo dałam. Dziesięć gram rumu lub 10 gram spirytusu lub wódki. Spirytus, ogólnie alkohol, dodajemy do pączków, faworków po to, by nie nasiąkały nam tak mocno olejem. Takie zabezpieczenie. 10 gram. O, będzie moc. Dobra. 100 gram śmietany, 18. Czekajcie, zobaczę. Co tu pisaliście? Ostatnio wleciały drożdżowe oponki z pomarańczową nutą. Wow! Ale to z pomarańczową nutą nie widziałam takich. Czy to z przepisu, czy to twój własny taki pomysł? Fajnie brzmi. Nie widziałam gotowego przepisu. Chociaż jest ich tyle, że nie sposób wszystkich spojrzeć. Dobra, 80. Jeszcze troszeczkę. Cześć, Madziu. Cześć, cześć. No i znowu przesadziłam. Okej. Jedna szczypta soli. Zakrywamy pokrywą miarkę. I mamy wyrabianie ciasta 1,5 minuty. U nikogo? Jeszcze nie ma tłustego czwartku? Kurczak generacao. Ja to robiłam kiedyś. Ale szczerze ci powiem, nie pamiętam. Za dużo tych przepisów robię i nie pamiętam, jak smakował. Nie pamiętam. Daj znać, jak wyszło. Że możecie sobie teraz ściągać przepisy jeszcze z przepisowni. Pamiętajcie o tym. Dziś wam o tym chciałam przypomnieć. Fajne, szybko się robił. Ja robiłam rano, wieczorem już nie było, ale na pewno na tłusty będą jeszcze raz. Super. Super, cieszę się bardzo. Ja wczoraj robiłam oponki, wyszły super. Asiu, oponki z tego nowego przepisu, bo widziałam jakieś oponki wjechały z nowej kolekcji teraz. W ogóle jakieś też oponki na wytrawnie, widzieliście to?
I chyba muszę ponownie zrobić pasztet z pieczarek, fantastyczny jest. Babko, przypomniałaś mi o tym pasztecie z pieczarek, bo ja go robiłam ostatnio na Wielkanoc w zeszłym roku. Ten czas tak ucieka, że słuchajcie, ja po prostu nie... Mam wrażenie, że nie zadążam za tym wszystkim. Z ciasta uformować kulę. Ok, zobaczcie. Już mamy wyrobione ciasto. Pamiętajcie, że jeśli zostanie Wam coś pod nożami, tak? Jakieś ciasto pod nożami, jeśli Wam zostanie, to wkładamy Thermomix, wkładamy naczynie i używamy funkcji turbo. Funkcja turbo służy do wyciągania, między innymi możemy użyć jej do wyciągania ciasta spod noży, tak? Jest to 10700 obrotów, więc bardzo duża moc. Ona, możemy ustawić tylko ją na 2 sekundy, ale możemy kilka razy to zrobić. Asiu, tak z nowej kolekcji, super. Ja będę testowała tą nową kolekcję w tygodniu. I zobaczcie, jak użyjemy sobie funkcji turbo, jeszcze powyciąga nam wszystko spod noży. Świetna sprawa. O. No i dobra, mamy to. Stój. Z ciasta uformować kulę, na posypanym mąką blacie rozwałkować ciasto na grubość około 1 mm. A faworki róże ktoś z Was robił? Beatko, robiłaś? Poleciało. Dobra. Fajne ciasto. Bardzo fajne. Kupiłam wczoraj nowy, mały wałeczek, bo bardzo mi go brakowało. Zobaczymy, jak się sprawdzi, bo tamten był genialny. Nie robiłaś. Beatka nie robiła. No nie wierzę. To trafiłam. Myślę, że zrobisz tym razem na pewno. Nie sądziłam, że Cię zaskoczę. Powiem tak szczerze. Są te małe wałeczki. Bardzo je lubię. Tak a propos, to wiecie co? Ostatnio sobie tak przekalkulowałam, jakbym miała kupować to wszystko, co robię w Thermomixie w piekarni. To tak znajoma mnie uświadomiła ostatnio, bo ona tak sobie przeliczyła to wszystko, jak robi w domu chleby, bułki, drożdżówki, no w ogóle drożdżówki i tego typu rzeczy, to już jest niesamowita oszczędność przy takich cenach, które teraz są pieczywa. W piekarniach zwłaszcza, bo to jeszcze w Biedronkach i tak dalej, to jeszcze w miarę. No dobra, tak mniej więcej. Ok, mamy. Foremkami, tu mamy 5 cm, 6,5 i 8. Ja nie miałam takich foremek, ale poobliczałam sobie, mam kieliszki. I szklankę. Trzeba sobie radzić. Mamy wyciąć krążki, tak?
różnej wielkości. Dokładnie. I jeszcze wiesz, co jesz. Och, o tym to już naprawdę nie, nawet nie wspominam, bo zdecydowanie. Dzień dobry, Pani Marto. Dzień dobry, dzień dobry. Dobra, czekajcie. Już nie pamiętam, jakie się robiło. Robiłam je raz w zeszłym roku, więc powiem Wam, że... Hop. Taka impreza dzisiaj będzie faworkowa. Pani Marto, co tam dobrego ostatnio Pani gotowała? Proszę się pochwalić. Okej. Pełne skupienie. Cześć, Asieńko! Wow! Zawitałaś do mnie. Dawno cię nie było. Ale coś mojej mamy brakuje. Widzę, że się tu nie podłączyła, czyżby zapomniała. Dobra, mamy tak, dalej. Każdy krążek naciąć wokół nożem od zewnętrznej krawędzi w stronę środka na głębokość około 2 cm, około 4-8 nacięć. Wiecie co, ja przejdę dalej i może rozgrzeję już... rozgrzeję już olej. Białko. Na kuchence rozgrzać olej, czekajcie. Dobra, cofniemy to. Mamy tu. Nie rogaliki z marmoladą, wczoraj kopytka z sosem pieczarkowym, surówką z kapusty kiszonej. A czemu skromnie? Przepysznie. Mój mąż jest fanem kopytek największym. Jeszcze z sosem pieczarkowym byłby przeszczęśliwy. Ja cały czas robię jakieś różności inne. Cześć, Asieńko. Cześć, kochana. Dziś u mnie faworki. Asiu, też u Ciebie faworki? Zwykłe? Czy różyczki? Czy mam dowieść faworki? Cześć, Marzenko. Co tam dziś serwujemy? Dziś robią się... Dziś nie będę z Wami długo, nie będę Was mocno długo trzymała. Robimy faworki, róże. Chciałam Wam pokazać, że to nic aż tak trudnego. I pokażę Wam mielenie kawy, spienianie mleka i opowiem Wam trochę o ściąganiu z przepisowni. Z przepisowni
przepisów, bo jest to naprawdę super temat. Super pomysł z tymi faworkami, bo wydają się być trudne. Właśnie dlatego chciałam Wam pokazać, że to nie jest nie wiadomo co. Naprawdę nie jest to troszkę może więcej zamieszania niż ze zwykłymi, ale wiem, że obawiacie się bardzo często takich trudniejszych przepisów. Postanowiłam Wam dlatego pokazać. Czekajcie, bo tak tu nie widać. Zrobimy troszkę inaczej. Powycinam tu jeszcze. Och, moja mamunia w końcu dołączyła. Patrzę, co tu się stało, że jej nie ma. Pani Marta, ale dzisiaj zaraz zrobię zupę gyros, gulasz wołowy z papryką, a dla córki i dla mnie orientalny kurczak z warzywami. Wow! Wow, super. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, kochani. Instagram, Facebook, jest Was sporo dzisiaj, bardzo się cieszę. Jeśli macie do mnie pytania, zadawajcie. Bardzo Was proszę o udostępnianie mojego live'a. Ponownie. Ja tutaj troszkę go... I teraz mamy tak. Każdy krążek naciąć wokół nożem od zewnętrznej krawędzi w stronę środka na głębokość około 2 cm, około 4-8 nacięć. Więc tak, nacinamy. Za daleko trochę Wam to pokazuję. Nie wiem, czy widzicie dobrze. Będą faworki w czwartek. Super. Widzicie? Widzicie? Zaraz przesunę, to będzie bardziej widać, jak będę kolejne robiła. Zaczynamy od największego, tak? Robimy takie nacięcia. I wtedy po kolei... się użyję. I mamy posmarować roztrzepanym białkiem, tak? Dalej tu jest opisane. Środek największego kółka posmarować roztrzepanym białkiem. Proszę bardzo. Next. Na wierzchu ułożyć średniej wielkości kółko, tak aby miejsca nacięć nie pokrywały się. Środek docisnąć palcem i posmarować białkiem. Czyli ta średnia... Mamy ułożyć je tak, by się nie pokrywały nacięcia. O, i dociskamy. Środek. Smarujemy ponownie białkiem. I najmniejsze kółko. Zaraz wrócę do tych wiadomości, bo gdzieś mi uciekło już. I przyciskamy. I powstaje nam taki kwiatek. Czekajcie. Ułożę go. Chciałam złapać Wam pokazać. O. To są takie trzy warstwy, zobaczcie, tak? Tutaj. I wtedy tak, tak
przygotowane będziemy kładli na olej. Ok, dalej. Na wierzchu ułożyć najmniejsze kółko, właśnie środek docisnąć palcem, aby wszystkie warstwy połączyły się i powstało małe zagłębienie. Czynności powtórzyć dla pozostałego ciasta. Na kuchence, w garnku lub na głębokiej patelni rozgrzać olej. Każdą różę smażyć najpierw najmniejszym kółkiem do dołu, czyli odwracamy, tak? Po około 1-2 minutach przewracać na drugą stronę i smażyć jeszcze 1-2 minuty na złocisty kolor. Odsączyć z nadmiaru tłuszczu na talerzu wyłożonym ręcznikiem papierowym. Wiadomo, ostudzone róże posypać cukrem pudrem. Środek każdego ciastka ozdobić dżemem. Więc tyle zachodu tak naprawdę z tymi faworkami, a efekt myślę, że super. Możecie podzielić sobie, zobaczcie, tak, na 4 najlepiej. Witam Pani Ewo, witam serdecznie, cieszę się, że Pani dołączyła do nas. I wtedy przecinamy na kolejne. Będziecie mieli pewność, że macie takie same łączenia. Ciach. Mniejsze kółko, po kolei ta sama historia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8. Kładziemy na środek, dociskamy, smarujemy białkiem. I łapiemy. Najmniejsze kółko. Raz, dwa, trzy, cztery. Ciach, ciach, ciach. O. I dociskamy. Piękne. Pani Ewo, próbowała już Pani robić faworki róże? Ciekawa jestem. Chciałam pokazać, że to nic trudnego. Poproszono mnie o pokazanie właśnie tych faworków. Mamy to. Zrobię od razu dwa. Jeszcze nie, ale zrobię w czwartek. Ekstra. Cieszę się bardzo. Tutaj będzie można jeszcze z tego zrobić jeden na pewno. Z pozostałego ciasta. O. Chciałam Wam jeszcze pokazać chruścik lany dzisiaj. Też fajna sprawa, ale to jest bardzo, bardzo podobna sytuacja. Chruścik po prostu wlewamy ciasto. Jak zdążę, to jeszcze może zrobię. Wlewamy ciasto do woreczka bądź butelki. Tam jest cała instrukcja. Ja na przykład do tego. I wylewamy na olej takimi okrągłymi, okrężnymi ruchami i tyle. I mamy taki chruścik lany. Świetna sprawa. Robiłam faworki róże w ubiegłym roku. Wyszły bardzo, było zdziwienie. A nic dziwnego, naprawdę. Tutaj
One bardzo ładnie wychodzą. Zaraz sprawdzę, jak ten olej. Ja to się po prostu spieszę, ale jeżeli ktoś ma troszeczkę czasu, żeby się pobawić, one wychodzą przepiękne wtedy, słuchajcie, przepiękne. Układamy. Starajcie się tak układać, żeby się nie pokrywały. Wtedy będą najładniejsze, żeby się nie pokrywały łączenia. Witam Pani Jolu, witam serdecznie. Dobra, wrzucamy. Pamiętajcie, że do góry, tak? Czyli małym. Teraz. Tutaj. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Bardzo szybko się smażą, więc uwaga, żeby nie spalić ich sobie. Takie pierwsze ogromne mi się porobiły. Słuchajcie. Dobra, ułożę tylko tutaj. Zrobię jeszcze tylko parę, nie będę Was trzymała, ja sobie je później podokańczam. Tylko chciałam Wam pokazać, jak będą już zrobione. Okej. I do góry. Robiłam ostatnio faworki na piwie, pycha i relaks, bo nie trzeba samemu wyrabiać ciasta i tłuc w nie wałkiem. Wszystko robi niezawodny Thermomix. Dokładnie, Pani Jolu, dokładnie. Dziękuję, że się dzielicie ze mną tymi opiniami. Bardzo się cieszę. Rzucamy na olej płatkami do dołu, czyli najmniejsze płatki, tak, najmniejsze idą do dołu.
słuchajcie. Odsączymy je. Niestety nie pokażę Wam, jak tutaj się smaży, bo nie widać, ale po prostu odwrotnie, tak? Nie odwracamy je. Pączków, słuchajcie, znajdziecie mnóstwo różnych. Ja chciałam jeszcze, za każdym razem bym chciała Wam mnóstwo rzeczy pokazać, ale brak czasu jest na to. Pączki pieczone, na pewno pokażę Wam je na moim story przed Tłustym Czwartkiem. Czy ktoś z Was robił te pączki pieczone? Kochani, robiliście? O, piękny. Najlepiej sobie czymś, kochani, podważyć. One wtedy najładniej wyjdą tak na płasko. O, zobaczcie, nożem na przykład. Do góry. Ja zamierzam zrobić w weekend następny, bo nie mogę jeść smażonych. Super, dokładnie. I właśnie po to są te różne opcje, tak? Niektórzy nie mogą. Pieczone wyglądają trochę tak jak drożdżowe bułeczki. Inny smak mają. No na pewno inaczej będą smakowały, ale no tak jak właśnie tutaj Martynka pisze, nie wszyscy mogą takie pączki jeść. Więc zawsze jest jakaś alternatywa. Zobaczcie, dobrze, że nie spadła kamera. Zawsze jest jakaś alternatywa dla osób, które nie mogą, prawda? Mój wałek dzisiaj rozrabia. Albo ja. Pięknie. Ok. Zrobię przerwę. Pokończę to już później. Ja też mam plan zrobić te pieczone. Dokładnie. Ja też chciałabym spróbować, jak te pieczone smakują. Na pewno inaczej, ale myślę, że też bardzo fajnie. Ok. Gdzieś mi się płatki pokochały. Jeszcze jeden. Och, ten wyszedł przepiękny. Czyli najlepiej jest, kochani, jak zrobimy, jak podważymy je tak na płasko. Wtedy nie będą nam się tutaj podnosiły te doły. O, tutaj Instagram. Jaka odpowiednia temperatura tłuszczu do faworków? Nie wiem tego, Marzenko. Nie wiem, nie sprawdzałam tego. Wiesz, musisz wygooglować. Myślę, że znajdziesz. Sprawdzę to po live'ie.
Jakoś nigdy się nad tym nie skupiałam. Trzeba sobie wygooglować. Na pewno jest tam odpowiedź. O, zobaczcie. Tak to wygląda. O, proszę bardzo. I teraz mamy tak, że mamy posypać je cukrem pudrem. I na środek dżem. Bądź możecie sobie, co chcecie tak naprawdę, możecie budyń dać. Różności. O. Thermomix mi się wyłącza. O. I zobaczcie, o co chodzi. Podniosę zaraz. Kochani, pamiętajcie o udostępnieniach. Bardzo Was jeszcze proszę, dajcie znać, komu się jeszcze udało udostępnić. Beatka, Martynka udostępniła. Dziękuję serdecznie. I mamy faworki, róże prawie gotowe. To znaczy część, bo nie będę Was tutaj trzymała, żebyście zobaczyły wszystkie. Proszę bardzo, zobaczcie. Zobaczcie, chwila, moment, a takie faworki róże wskoczyły na stół. Zobaczcie. O. Tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać z bliska. Tak to wygląda. Takie kwiatuszki, zobaczcie. Są przepyszne. To w ogóle nie wymaga, naprawdę już je próbowałam i są rewelacyjne, więc jeśli chodzi o to, to róbcie śmiało. Piękne, dziękuję, dziękuję. Zatem muszę ja spróbować koniecznie. Zobacz, naprawdę są mega proste. Ja kiedyś też się zastanawiałam, czy je zrobić, bo no wiecie, wyglądają jednak tak na coś trudnego. A jak widzicie, to jest naprawdę banalnie prosto, by je zrobić. I tak. Mamy faworki. Trzeba zrobić kawę. Dziękuję za ten przepis. Proszę bardzo. I teraz tak, czy ktoś z Was już ściągał przepisy z przepisowni? Korzystacie z tej funkcji, kochani? Ja obiecałam Wam nagrać, nie ze wszystkim się zawsze wyrobię, dlatego czasami niektóre relacje dodaję później, bo wyskakują mi w trakcie prezentacje, jeżdżę po całej Polsce, więc naprawdę nie zawsze dam radę wszystko od razu nagrać. Utworzone przepisy. Obiecuję, nagram Wam dokładnie, jak je ściągać, bo nie wszyscy z tego jeszcze korzystacie. Tak, ja korzystam. Super, dokładnie. I jak wejdziecie sobie na przepisownię, tam możecie pobrać przepis
I ten przepis, kochani, znajdzie się tutaj. Przechodzimy kreseczkami menu i mamy moje przepisy i utworzone przepisy. One znajdą się tutaj. Pyszności, super. Ściągnęłam chleb orkiszowy. Ekstra. I to właśnie jest ta nowa funkcjonalność, o której chciałam Wam dziś powiedzieć. I możecie sobie ściągać wszystkie przepisy, których nie znajdziecie na Cookidoo, a znajdziecie na przepisowni. I tak jak nie ma mielenia kawy bezpośrednio na Cookidoo, tak ściągnęłam i zobaczcie, mam mielenie kawy i robimy normalnie, rozpocznij gotowanie i tutaj mamy troszeczkę inaczej, udanego przygotowania Twojego przepisu, zaimportowany, klikamy dalej i mamy podgrzej, temperatura 60 stopni, pozycja 2. Mamy tutaj wagę i mamy nóż. Klikamy na wagę i mamy wsypać 300 g kawy. Ostatnio wykonałam chleb portugalski. Tak, chlebek portugalski robi mega furorę. Szczerze jeszcze go nie zrobiłam. Mam za mało tej kawy. Nie wiedziałam, że mam za mało. Ale to nic. Czy przez lupkę też znajdę te przepisy, jak będą już ściągnięte z przepisowni? Nie. Nie, nie. One, wchodzimy w zakładkę utworzone przepisy i tam znajdziemy wszystkie te, które ściągnęliśmy. Mam mniej, nieistotne, tak? Dalej mamy podgrzać, temperatura 60 stopni, pozycja 2. Więc ustawiamy. Poczekajcie, bo nie widzę. Mamy tak. 3 minuty, 60 stopni i zamykamy. Na dwójkę ustawiamy. Mamy podgrzewanie ziaren. Podgrzewanie ziaren. Podgrzewanie ziaren jest po to, by wydobyć aromat kawy. Zawsze ziarna przy każdym wypalaniu kawy tak naprawdę nadają kawie aromat. Ja czasami przed miksowaniem, właśnie w tym momencie, dodaję do kawy cynamonu bądź wanilii. Jeśli lubicie taką kawę z dodatkami, to w tym momencie możecie sobie to dodać i jest mega aromatyczna, bo wtedy zmieli Wam się na przykład laska wanilii z tą kawą i to będzie nie sztuczny aromat, a prawdziwa waniliowa kawa bądź cynamonowa. Każdą możecie sobie zrobić naturalnie. Jest naprawdę świetny pomysł. Polecam Wam bardzo. Jak będziecie mieli, kochani, pytania, to śmiało zadawajcie mi. Ja Was jeszcze bardzo raz proszę o udostępnienia. Będzie mi bardzo miło, jak udostępnicie mojego live'a. Bardzo, bardzo chciałam Wam podziękować też za dodawanie, za wysyłanie zdjęć do mnie, za oznaczanie mnie w swoich relacjach. Naprawdę jest to dla mnie mega ważne przy prowadzeniu
tego typu profilu w tych czasach, więc każde lajki, każde udostępnianie, każde oznaczanie mnie jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo ważne i od razu z góry Wam dziękuję. Dziękuję Pani Ewo za udostępnienie, bardzo. Wiem, że mogę na Panią liczyć, dziękuję ślicznie. Dalej klikamy. Mielenie, 2 minuty, pozycja 10, tak? Uwaga, będzie głośno chwilkę. Ja będę robiła dalej tutaj faworki. 2 minuty. Czekajcie, nie pamiętam, ile było pozycja. 2 minuty, 2 minuty. Pozycja 10. Mielimy kawkę. Dobra, mamy dalej. Pachnie w domu kawą niesamowicie, świetnie. Mamy smacznego. Ależ pięknie się zmieliła. Teraz Wam pokażę. Zebrać ze ścianek. Zobaczcie. Tak zmieliła się kawa. Jest naprawdę idealnie zmielona. Nie trzeba tutaj, uważam, ani mniej, ani więcej. Troszkę.
ekstra. Mamy świeżo mieloną kawę rano na śniadanie. Słuchajcie, rewelacja. Przemyję tylko naczynie. Super wychodzą. Naprawdę świetne wychodzą te róże. Jak ktoś je raz zrobi, to sam stwierdzi, jakie są proste. I teraz chciałam Wam pokazać spienianie mleka. Troszkę inne niż te, co pokazywałam Wam kiedyś. Bez motylka. Bo spienianie mleka również znajdziecie na przepisowni. Również na pewno spróbuję. Super. Na przepisowni znajdziecie spienianie mleka, ale ja Wam pokażę takie troszkę inne. Czekajcie. Będą takie mniej przypieczone i jeszcze ładniejsze wyszły, słuchajcie, naprawdę. I teraz tak, przechodzimy na ustawienie ręczne. I mamy tak, 400 g mleka. Wlewamy. Czekajcie. 400 g, czyli włączamy wagę. Nieraz mnie pytacie, czy jeśli chcecie zrobić coś swojego, czy można, tak? Czy jakiś swój przepis. Oczywiście, wszystko możemy zrobić na ustawieniach ręcznych. Nie musimy wszystkich przepisów robić z Cookido. Mleko schłodzone? Tak, mleko schłodzone. I ustawiamy, czekajcie, zapomniałam, plus płaszcz. Płaska łyżeczka cukru. Ostatnio wyszło mi naprawdę super. Zobaczymy jak teraz. I ustawiamy 5-6 minut. Kochani, mamy 5 minut. 5 minut. 80 stopni, obroty 2. Superowe te różyczki, na którą, oj, wieczorem raczej przyjadę. Mam od razu prezentację po live'ie. Jeszcze tutaj dużo zostało. Zobaczcie, kolejne różyczki. Naprawdę są świetne. O, takie chruściki. I ogólnie to jeszcze dużo ich wyjdzie.
Jak Wam się podobają, słuchajcie, jak Wam się podobają te utworzone przepisy? Wiem, że część już korzysta z nich, więc bardzo się cieszę. Możecie modyfikować też swoje przepisy, tak? Dzięki temu i możecie dodawać swoje własne przepisy, żeby mieć je po prostu w ten sposób na Thermomixie. I to też Wam pokażę. Nagram Wam taki film. Ciekawa jestem kawy bardzo. Pani Marto, już kiedyś robiłam kawę, tylko winny też właśnie na live'ie, może jeszcze, może Pani nie było wtedy, ale w inny sposób. Możemy sobie w tym czasie, kiedy Thermomix podgrzewa nam tutaj mleko, zaparzyć kawę. Jeśli nie macie ekspresu, ja użyję espresso, ale jeżeli nie macie, to można sobie zaparzyć kawę rozpuszczalną bądź kawę mieloną, zrobić taki o, piękne, słuchajcie. Zaparzyć sobie po prostu, żeby mieć takie coś a la espresso. Ja tutaj zapisałam Wam, w zależności od tego, jaką moc chcecie, jedną bądź dwie łyżeczki kawy rozpuszczalnej na 50-60 ml wrzątku. Więc to tak mniej więcej coś takiego. Ale każdy pije różną kawę, tak? Różną moc kawy. Ja taką średnią. Bardziej mleczne kawy lubię. Macie też na Kukidu mnóstwo różnych czekolad. Czekolady do picia z przyprawami, z dodatkami. Macie kakao. Więc można naprawdę tutaj poczarować. Tak samo macie, pamiętajcie, że możecie sobie parzyć herbatę w Thermomixie. Jeżeli nie macie czajnika z termometrem, to w Thermomixie macie tutaj funkcję czajnik. Pamiętajcie o tym, bo wiele osób mnie pyta, do czego jest ta funkcja. Każda herbata powinna być parzona w innej temperaturze. Biała, zielona, czarna. I po to mamy również między innymi czajnik. Możemy sobie zaparzyć herbatę w odpowiedniej temperaturze. Świetna sprawa. Ja akurat mam taką funkcję też w ekspresie, ale jeśli ktoś nie ma, to ten czajnik przyda się bardzo. Ustawicie sobie zawsze, na przykład jak, nawet gdzieś tu chyba mam, miałam, jak kupicie sobie herbatę w, nie pamiętam jak ten sklep się nazywa, w galeriach, a no to co rozsypują tak herbatę na, do woreczków, to tam na woreczku zawsze jest opisane, jaka temperatura powinna być. Ile stopni podgrzewamy? 80. 80. Ja to wszystko opiszę w opisie live'a również. Wszystko to, co tutaj było nie z Kukidu, to dokładnie Wam opiszę. Nie przejmujcie się. Teraz, kochani, ustawiamy 1 minutę, obroty 9.
wlewamy espresso bądź zaparzoną kawę, jakąkolwiek, tak? Spiekłam jeden za mocno. Ile mililitrów espresso? Wiecie co? Nie sprawdzę. Sprawdzę to, tak prawdę mówiąc, bo ja tak na oko zawsze wlewam. Nie trzymam się tak sztywno przepisu. Po prostu z... Jeśli chodzi o taką kawę rozpuszczalną, to już Wam mówię. Tutaj było 50-60 ml w rządku na dwie łyżeczki, kawy rozpuszczalnej, ale to się rozchodzi na dwie szklanki, tak? Tak jak widzicie. Kawa. Już, kochani, Wam tutaj pokazuję wszystko. O, już mi się nie mieszczą te różyczki. A jeszcze ich tutaj sporo zostało. Teraz mi przyszło do głowy, że następnym razem zrobię te różyczki z budyniem, słuchajcie. Pamiętajcie, że przepyszny budyń zrobicie również w Thermomixie. Oczywiście bez używania tego z paczki. O. Tu, jeśli chodzi o ekspres, to mam po prostu tak standardowe ustawienia ekspresu. Musiałabym sprawdzić, nie podam Wam teraz dokładnie ile, ale jeśli chodzi o rozpuszczalną, to właśnie sprawdzałam i opiszę Wam to wszystko w opisie live'a, tak? Tak wygląda. To tak naprawdę jest typowe latte. I tak możemy sobie przygotować kawę z Thermomixa. Naprawdę jest świetna. Polecam Wam serdecznie. I dziś to, kochani, tyle. Powiem Wam szczerze, nie będę Was trzymała już tu dłużej. Więcej odnośnie tłustego czwartku znajdziecie na moich stories. Będę Wam serwowała filmy. Kawka super. Naprawdę jest świetna ta kawa. I myślę, że spienianie mleka jest lepsze niż te z przepisowni. Pianka jest bardziej ubita na górze. Także wpadajcie na kawę, na faworki róże. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że zrobicie je i że sami stwierdziliście teraz, że są naprawdę proste. Dzień dobry, Pani Aniu. Weszłam na sam koniec, to nic. Zapiszę live'a, można sobie w każdej chwili obejrzeć. Robiłam dziś faworki róże, naprawdę proste i polecam serdecznie, żeby każdy sobie zrobił. I pokazywałam mielenie kawy z pienianiem mleka. Pokazywałam mielenie kawy z przepisowni, tak? Przepis z przepisowni, z utworzonych przepisów.
No i zrobiliśmy sobie takie latte. Dziękuję Wam serdecznie, kochani. To wszystko na dziś. Zapraszam Was serdecznie już oczywiście za 2 tygodnie. Będzie live na Dzień Kobiet. Coś ponownie innego, specjalnie dla Was, babeczki moje, kochane. Przygotuję coś ekstra i już Was serdecznie zapraszam na tego live'a. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Na pewno będę dużo serwowała Wam inspiracji na stories. Planuję nowe filmy, więc bądźcie ze mną. I bardzo Was proszę jeszcze raz o udostępnienie mojego live'a. I jeśli ktoś jest zainteresowany Thermomixem, zapraszam serdecznie na prezentację. Jestem przedstawicielem firmy Forwerk. I co? Miłej niedzieli, kochani. Buziaki!